Zwykle widzimy ich w takich sytuacjach, zdobywających medale, bijących rekordy, wygrywających z odwiecznymi rywalami. Rzadko kiedy mamy okazję przyjrzeć się temu, jak wygląda ich codzienność. Wchodzący na ekrany film 110% uchyla rąbka tej tajemnicy. To jest na pewno fajna sprawa dla kibiców zobaczyć, jak to wygląda z trochę innej strony, jak to wygląda z tej naszej strony, jak my to wszystko odbieramy. Dobry motywator dla wszystkich sportowców, którzy czy też zaczynają teraz karierę, czy gdzieś tam są na jakimś etapie kariery. Po prostu, żeby się nie poddawali, czy jest dobrze, czy źle. Przede wszystkim walczyć do końca, nie poddawać się. Przedstawia jak gdyby determinację i drogę do sukcesu, ile to trzeba włożyć tych procent. Do swojego świata kamery wpuściło 15 sportowców. Między innymi Zofia Klepacka, Maja Włoszczowska, Karol Bielecki, Andrzej Wrona, Rafał Majka, Robert Lewandowski, czy też Anita Włodarczyk. Chcieliśmy zebrać te właśnie największe osobowistości, czyli naszych mistrzów olimpijskich, mistrzów Europy, świata, żeby każdy wyniósł coś pozytywnego i te ich motywacje przełożył na swoje życie prywatne. Twórcy pokazali również zmagania sportowców niepełnosprawnych. Tenisistki stołowej Natalii Partyki i Katarzyny Rogowiec, trzykrotnej medalistki Igrzysk Paraolimpijskich. W każdym momencie co innego decyduje o wygrywaniu. Pasja i zaangażowanie w to, co się robi. Do tego wszystkiego dużo analiz mentalnych, to w głównej mierze. A bez pracy absolutnie nie jest się w stanie nigdzie zawędrować. Ta praca bywa jednak niekiedy, jak przyznają sami sportowcy, monotonna i żmudna. Dlatego jednym z elementów sukcesu jest mocna psychika. Mamy wspaniałych sportowców, którzy są świetni na treningach, ale niestety nie mogą tego przełożyć na starty. Nie będą przygotowani mentalnie do tego startu. To jest najważniejsze w tym wszystkim, bo tak naprawdę ciało jesteśmy w stanie w jakiś sposób wytrenować i mamy na to większy wpływ, a głowa nie do końca. Słabość psychiczna, momenty, kiedy się powątpiewa w samego siebie i też biorąc pod uwagę jednak w moim przypadku niepełnosprawność, to też te momenty, kiedy czegoś nie można zrobić, bo u mnie już szczególnie brakuje rąk. W filmie poruszone są też aspekty, o których sportowcy na co dzień mówią bardzo rzadko. Najgorsze w sporcie jest poza monotonią i nudą, jest ten codzienny trud, czyli po prostu to jest bardzo ciężka praca, do której trzeba przyzwyczaić organizm, która po prostu boli. Ja jestem tylko człowiekiem, ja mam czasami chwilę zwątpienia. Zdarzają się dni takie, że całkowicie nie chce mi się w ogóle iść na trening, czy cokolwiek, nie chce mi się znać z łóżka stać, bo jestem taki zmęczony. No ale pomimo tego jest ta rutyna, że idę później na trening pomału i wiem, że muszę to robić, bo wewnętrznie czuję, że jestem w stanie odnieść sukces. Sukces osiągnął też zmarły w ubiegłym roku Jan Kulczyk. Film 110% powstał dzięki wsparciu biznesmena. To była pierwsza osoba, która wyciągnęła do nas rękę. Dostał scenariusz i jako pierwszy dał nam zielone światło i powiedział: musi wam się udać ten projekt, bo jest o wybitnych polskich sportowcach. Wy to czujecie, wierzycie w ten projekt i ja to też wierzę. Twórcy filmu postanowili zadedykować produkcję Janowi Kulczykowi i wszystkim tym, którzy chcą spełniać swoje marzenia.